la. Dzieci, do domu! Nie, do domu! Czemu? No bo już musimy iść. Chomikowcy chyba też się będą zbierać. Tak, tak też się zbieramy. Szkoda. No bardzo szkoda. Zuzia! No już idę. Ale szkoda, że się zbieramy. Było tak fajnie. No wiem, że było fajnie, ale nic nie trwa wiecznie, kochana. To było mocne. Dobra. Dzieci, zbieramy się już do domu. Do hotelu. Przepraszam. Do hotelu. Oj, Zuzia, czemu ty się z nami zbierasz? Przepraszam. Chodź. Jeszcze Rosalia i Igor. Rosalia, jesteś Igor. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus my, siedem. Dobra, idziemy już do hotelu. Chodźcie. Dobra, chodźcie już do pokojów. Przepraszam Państwa, chomikowcy. Tak? Zdarzyła się mała awaria w piwnicy. A akurat Wy tu jesteście. Czy moglibyście tylko nam ten... zobaczyć, jak tam piwnica, bo był strasznie mocny wiatr, a my tam trzymamy różne dokumenty i chciałabym zobaczyć, czy nam ich nie zwiało, bo to bardzo ważne. Dobrze, wejdziemy. Okej. Ja się boję trochę tej piwnicy. No to włazisz. A nie lepiej, żeby tylko część nas wlazła? Tata wej... Max, może ty wejdziesz? Dobra, ja też wejdę! Ja też! Ja też jestem ciekawa! I to ja! Laura, no chodź! No dobra, a my tutaj zostaniemy z Anią i poczekamy. A dlaczego ty i Ania? A dlaczego ty, mamo, i Ania możecie poczekać? Bo nie możemy tam wejść wszyscy. Co jakby ta piwnica się zatrzasnęła? Jakbyśmy usłyszeli wasze wołanie, to przecież byśmy do was przyszli. Czy ona się może zatrzasnąć? Ja z mamą zostaję. Laura, no weź! No dobra, idę z wami. Idę. Idziemy wszyscy razem. Nie ma tu żadnych dokumentów. Chyba naprawdę jest wiało. Boję się trochę ciemności. Spokojnie, Laura. Oj, dobra, może zamknę to lepiej. Jeszcze zamykasz piwnicę? Tato, ja mam klaustrofobię. No to czemuś ty się z nami zawlekła? To wyście mnie tutaj przywlekli, przypominam. Ale fajne! Hihi, z tym arabką. Maja, weź się nie wygłupiaj. Czemu? Ale tu jest ładna sukienka. Właśnie, Laura, sukienki cię może uspokoją trochę. Ale fajna... Nie no, wykonana z liści. A ta wykonana z bawełny? Już mi lepiej, jak to są takie fajne szaty. No to jest ekstra. A my jeszcze weszliśmy bez telefonów, w samych strojach kąpielowych. Bo co? No, przecież my się tu nie zatrzaśniemy. Mama tylko mówiła w razie, ale to przecież to nie znaczy, że się zatrzaśniemy tutaj. Będzie wszystko dobrze, dzieci, obiecuję wam. O, jestem piratem! A ja jestem arabką! Ściągnijcie to już. A ty, to ty ściągnij tą sukienkę. Właśnie, daj się bawić trochę dzieciom. To są jeszcze dzieci. Ale fajnie, oni to chyba wszystko przygotowują na animacje dla dzieci, jakieś takie, nie wiem. Nie, to jest ta piwnica. To jest taka jaskinia z 1920 roku. Jakaś taka piwnica. Ona była uważana za taką jaskinię i tam przechowują różne szaty z tych czasów.
To jest jakaś szata księżniczki. Księżniczki? Zabieram to! Nie, nie możesz. To tak jakby antyki jakieś. Czemu tu jest światło, które można kupić w Ikei? Jak to jest jaskinia z 1920 roku? I ja mam ci w to uwierzyć? Prąd wysiadł! Dobra, my... Dobra, chodźcie, chodźcie już, bo chyba w całym hotelu prąd wysiadł. Wychodzimy już. Dzieci, pomożecie? O nie! Chyba naprawdę tu utknęliśmy. Boję się ciemności! W całym hotelu wysiadł prąd pewnie i... I drzwi chyba działały właśnie na prąd, a jak nie ma prądu, to one się wyłączyły. Musimy poczekać, aż to naprawią. No! Ale tutaj fajnie. Chodź, Maja, pogramy w berka albo w kowanego, jak nic nawet nie widzimy. Ja się boję! Tato, znajdziemy stąd jakieś wyjście? Spokojnie, Laura. Nie no... Nie no, próbuję to... Ale to nie działa! Ach, prąd wysiadł w całym hotelu. A reszty coś długo nie ma. O nie, obawiam się, że utknęli w tej piwnicy. Zamknęli drzwi, a drzwi są na jakby prąd i teraz nie mogą się wydostać. Co? Musimy ich uwolnić! A kiedy przywrócą ten prąd? Nie, radziłabym nie, radziłabym nie. To kiedy powróci ten prąd? Jutro rano o 11. Czyli oni do 11 tam zostaną? No niestety. Chyba, że zadzwonią po policję. Albo po... Nie, po straż pożarną, przepraszam. Mylą mi się służby. Czy co to tam w ogóle? Dobra. Nie, myli mi się po prostu. No. Tylko, że oni nie wzięli telefonów. To wy możecie zadzwonić. No, mogliśmy przecież wziąć z pokojów. Moglibyśmy. Dobra. Halo? 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 Telefon mi wysiadł. Mi też, bo przecież prąd wysiadł. No to przecież telefonów nie mamy. Nie, czyli będą musieli tutaj zostać. Czyli winda też nie działa. No to my będziemy musieli przespać noc na tej kanapie? Niestety, a oni w tej piwnicy. Nie, nie wierzę. Już jest noc, jest jeszcze ciemniej. Masakra. Dobra, jakoś zasniemy, jakoś zaśniemy. Nie wiem, Ania, co zrobić. Ania? Aha, ona już dawno śpi. No dobra. Ciekawe, jak tam u reszty w piwnicy. Nie no. Będziemy musieli tutaj spędzić noc. No. Niestety. Dobra, dobranoc dzieci. Dobranoc.